Siemanko. Jako, że na Instagramie dużo osób zadaje mi pytanie, jak nagrywam dźwięk z interkomu, także słychać mnie i osoby, z którymi ja rozmawiam. Tak więc taki krótki filmik przedstawię wam, jak to u mnie wygląda. Także można to naprawdę sobie tanim kosztem zrobić. Oczywiście do starszych kamerek, do GoPro 4 Black. Można kupić zwykły przewód na jacka, tylko pamiętajcie, że musi mieć 10 pinów. On kosztuje około 10 zł. Do tego ten dwójnik, to też jest koszt około 10 zł. Dodatkowo dwa mikrofony. U mnie ja kupiłem najtańsze na Allegro, one chyba były po 15 zł za sztukę. Także mamy 30, tu około 50 zł, w sumie cały zestaw już, tak? Jeżeli byśmy chcieli kupić oryginalne od GoPro zestawy, no to musimy się liczyć z kwotami grubo powyżej 200 zł na pewno. Tak jak teraz to będzie w mojej nowej kamerce, bo ponieważ kupiłem kamerkę GoPro 8 Black i niestety tutaj nie da się zrobić tak, że właśnie kupimy sobie najtańszy kabelek i rozdziałkę i już to będzie śmigać. Niestety w 8 już jest soft, który blokuje to i trzeba mieć oryginalną przejściówkę, oryginalny adapter do audio, który kosztuje 280 zł. Także będzie trzeba odkładać na niego. No ja na początku nie wiedziałem i zakupiłem sobie właśnie zwykły kabelek z USB-C, tak jak jest w 8 na jacka, do tego kabel, który rozdziela mi na dwa jacki. No i właśnie tak, dzisiaj testowałem to i niestety nie działa. W ogólnie w ustawieniach GoPro nie da się włączyć zewnętrznego audio. W GoPro 4 Blacku nie ma takiego czegoś. Po prostu podłączasz i to musi działać. Ogólnie ja w kasku moim mam trzy mikrofony. Jeden oryginalny od interkomu, przez który rozmawiam z innymi osobami. Dodatkowo drugi mikrofon nagrywający na kamerkę mój głos i trzeci mikrofon nagrywający dźwięk ze słuchawki interkomu, też na kamerkę. No jako, że mam tyle mikrofonów, tyle rzeczy w kasku, jest to bardzo dużo przewodów, trzeba to bardzo sobie ładnie jakoś zmieścić tam, żeby nic nie gniotło i tak dalej. Także potrzebujemy oczywiście kamerki. To jest moja poprzednia kamerka GoPro 4 Black. Do tego jest przewód na jacka z kamerki, z micro USB. I dwójnik z jacka na dwa jacki. Podłączam sobie ten adapter na jacka do kamerki. Potem idzie dwójnik. I do tego idą mi dwa mikrofony. Jeden mikrofon mam zamontowany tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tu ciemno jest. Przy brodzie. A drugi idzie mi tutaj do słuchawki. Do słuchawki interkomu. Co do samego GoPro 4, ja uważam, że to jest do kręcenia motovlogów. Jest to wystarczająca kamera. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie proszę subskrypcję, łapkę w górę oraz zapraszam was na inne moje filmy, motovlogi i na razie, hejka, cześć!